Cześć, witam wszystkich, bo serdecznie jestem Nomad.pl i zapraszam do odcinka z Counter-Strike'a, który ma na celu zaprezentować Wam wersję beta jednej z najpopularniejszych map z CS 1.6, czyli mianowicie The Tuscan. The Tuscan był w 1.6 grany bardzo często, jeśli chodzi o turniejówki. I dzisiaj zobaczymy sobie wersję z granatami przy okazji i zobaczymy sobie wersję beta mapy The Tuscan na CSGO. Jesteśmy tutaj na respie Terro. Pijemy sobie tutaj tak jakby bananem, jakby to nazwać. Tutaj mamy taką wieża, to jest wieża. I tu już mamy bombsite. A, troszkę dziwnie wygląda on. Tutaj jest, są te. A, tutaj były te, pamiętam, tutaj były. Tutaj była piwnica, dobra. To jest tak jakby piwnica, czyli under, tak zwany. Można by to tak nazwać. Tutaj mamy bombsite A. I standardowo ninja. Tak ja sobie to nazwę, albo tu będzie ninja. No, tu jest ninja. Tutaj to jest ninja. To jest sidekick. To jest taki, to jest mid, można by tak powiedzieć. To jest konektor. Tutaj mamy ciekawe, to jest tak jakby drugi mid, nie wiem jak to nazwać. Albo też mid, nie wiem. Tutaj mamy albo bananę, albo długą, zależy jak kto to nazwie. Na bomb size B. Tutaj mamy balkon, oczywiście. Tutaj mamy balkon. Tutaj rusztowanie, nie wiem jak to nazwać. No rusztowanie można to nazwać. To jest takie rusztowanie, takie jakby. W tym miejscu. Tutaj mamy mostek. O tutaj. To jest mostek. Tutaj mamy respa CT. O tutaj. No nie powiem, bardzo ładnie to wygląda na razie. Pewnie się zastanawiacie, jak to będą wyglądały granaty. Ja sobie tutaj jakiegoś smoka wyczaję teraz. Ustawimy na przykład się tutaj, zobaczymy, tutaj jakiś smoke wpadnie. Zobaczymy, czy się coś stąd będzie dało rzucić jakiegoś smoka. Ale zobaczymy. To będzie do opracowania. Jest to otwarte w ogóle to. Tu jest jakiś smoke. Nie, tutaj nie, to odpada, bo tutaj jest. Tutaj się będę mógł jakoś. O tutaj się będę mógł zategować. Zobaczymy, czy tutaj jakiś smoke będzie się dało rzucić. Jaki to będzie? Ty, to jest do zrobienia! To jest do zrobienia! To będzie do zrobienia, drodzy widzowie. Tylko bardziej, o właśnie w tym miejscu tylko rzucić.
O właśnie. Jeszcze bym nie pomyślał o tym, żeby to rzucić troszkę dalej. Żeby się też fajnie poodbijał. O właśnie. Coś takiego. Dobra, mamy to. Jest już. O, dokładnie o to mi chodziło. Dokładnie mi o to chodziło. Na nagraniu będę miał. Jest tu jakaś luka w ogóle? Dla upartego ktoś by mógł tutaj znaleźć tą taką lukę, ale to jest smok, który będzie tutaj idealnie osłaniał. Dobra. Mamy pierwszego smoka. On będzie gdzieś tutaj. Trzeba będzie to powtórzyć. Zobaczymy, czy się uda. No, coś takiego. Coś takiego chyba będzie. Troszkę bardziej w lewo. Czyli tak jak... Chyba tutaj to było. O, ale tutaj znalazłem drugiego smoka. Jaka tu jeszcze pozycja by była fajna do... Chyba tylko te dwie. Do smokowania. Na bombsite A. Czyli to i to. I ewentualnie ten... tego pana... Co ja tutaj zasmukuję? Nic. Ale sobie się to też jakaś fajna pozycja. Tu jakąś pozycję osmukowałem. I to zupełnie przypadkowo. Dobra, bawimy się, spokojnie, to jest... O, coś takiego może. O, to będzie dobry smoke. Nie, on będzie chyba wchodził co za każdym razem. Czyli gdzieś tutaj. I jump throwem. No, on będzie tu wchodził chyba za każdym razem. Tak, dokładnie. Ten smok będzie tutaj idealnie pasował. Spróbujemy jeszcze raz, spróbujemy tego tutaj smoka zrobić. A jaki miałem tam trowa ustawionego? Nie pod kół. Wyjebane. O, jednak nie tak. Miałem mało HPK. O, to będzie chyba najlepszy smoke. Tak, to będzie chyba... Tak, to będzie najlepszy smoke. Tutaj. To będzie najlepszy smoke. Tak naprawdę. Jeśli chodzi o tą pozycję. Jeśli chodzi o bombsite B. Bombsite A, teraz bombsite B. Tutaj jest troszkę trudniej. Bo trzeba zasmokować. Na pewno balkon. A żeby to zrobić, to trzeba stanąć. Jeszcze nie wiem, co trzeba zrobić. Bo jeszcze to nie. FPS-y mi jakieś spadają. Próbujemy tutaj coś urobić. Zobaczymy, czy to jest w ogóle otwarta ta. To jest za wysoko już.
Czym będzie to poleci? Żeby balkon zasmokować. Tutaj jeśli jakoś będę mógł zablokować, nie. Będzie trzeba bardziej podejść. Tutaj już nie wejdzie się. Także na pewno tutaj to będzie najrozsądniej. A po chwila. Nie, tutaj nie ma otwartego. Chyba nie ma. No zobaczymy. Czy jak się rzuci stąd. Jakoś. No, spróbujemy byle jak. Na razie. O, no nie ma tutaj otwartego. Też jakoś nie ma, jakoś da się tutaj. Jestem tutaj. Tutaj też chyba będzie. Nie, to ten dla nas nie będzie widać, także z tego miejsca dobrze by było zrobić coś. Spróbować jakiegoś smoka tutaj wykombinować. O, coś takiego! O, coś takiego! Nawet. Tutaj już nawet nam. To jest. Tutaj. Nie, tutaj ci nie wejdzie nikt. Tutaj jest fajny taki. Tylko na pistoletówkach to nie będzie działało. Także lepiej będzie jak. Tutaj się to. A nie. Będzie to wejść. Nie, jak ja tam wszedłem teraz? Jakąś techniką. Nie wiem. Nie wiem jak ja to wcześniej rzuciłem. To będzie pocięte chyba bardzo. Jak ja to wcześniej ten rzuciłem? Próbuję, szukam takiego smoka. Takiego smoka. Bo ten smoke w ogóle odetnie ustawienie się nawet tutaj. Od razu będzie trzeba przejść tutaj. A tutaj już smoki będą się łatwiej rzucało pewnie jakieś. Bo będziemy mieli podciętą już tą część tak jakby tego. Żebyśmy mogli się nawet tutaj się ustawić i tak dalej. Pewnie większość smoków by się rzucało stąd też. Jak oczywiście będzie to już mapa działająca w miarę. Bo na razie o tutaj się. O ty! Dobra chwila, bo ja mam coś. Że tutaj mogę jeszcze rzucić. Faktycznie. Bo spróbować. Spróbujemy jeszcze się oprzeć po te drzwi. I skokiem takim. No prawie. Ale prawie to. Dobra, ja już chyba mam mojego smoka, którego szukałem. Bardzo długo. Ciut bardziej się postarać. No bo patrzcie. Jak ja to zrobiłem wcześniej? Posłuchajmy to po prostu stąd.
Powiem po prostu rzucić takiego. Bo tutaj on mi się nie. On mi w ogóle nie wejdzie. Dokładnie. Nawet taki mi nie wejdzie, więc. Albo na wysokości tego weźmiemy sobie. On jest już za bardzo w lewo przeciągnięty. Przepraszam, że ja to tak przedłużam, ale. Wydaje mi się, że uda mi się w końcu zrobić tego smoka wynaleźć. To jest taka kropeczka. Nie wiem, co to za smok. Dobra, poza odcinkiem tego smoka wynajdę i jak znajdę go. To wtedy. Ja go wam pokażę. Ale tutaj coś się będzie dało zrobić, spokojnie. Ja to zrobię, poza odcinkiem. Jeśli wam się podoba ten tłuskam nowy, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Ja tutaj będę cały czas próbował cokolwiek wykombinować, jeśli chodzi o jakiegoś smoka fajnego. I wam jego przedstawię kiedyś tam w akademii jakiejś smokowej. Dobra, w tym momencie, cześć. Dziękuję. Subskrybujcie, komentujcie oczywiście. Pa, pa.